Cześć. Paula jestem. Mam do Ciebie ogromną prośbę. Tu za chwilkę gdzieś się kręci mój były. Na pewno będzie chciał podejść i robić scenę. Ja nie mogę się od niego uwolnić. Mógłbyś mi na chwilkę pomóc? A my już wiem, że skąd się znamy. Skąd? To jest raczej niemożliwe. Nie jesteś ze Szczecina? Ja nie! To jak? Mogę tu z Tobą chwilę posiedzieć? Czemu nie? Dobra, to super. A co tutaj robisz w Szczecinie? Chwilowo się relaksuję w poszukiwaniu pracy. Poszukiwanie czego? Pracy. A w jakiej branży szukasz pracy? Szukasz tylko w siebie, generalnie. O, i właśnie, i masz. Co ty działasz? Co ty działasz? Siedzę z kolegą, rozmawiam sobie. Freddie Mercury? Proszę? Freddie Mercury? Chyba nie. Na pewno nie. Wiesz, Kalinkę? Proszę? Rozmawiamy, przeszkadzasz nam. No pytam po prostu. A chcesz stąd odejść bardzo szybko? Proszę? Chcesz odejść stąd bardzo szybko? No pytam się po prostu. Ja tobie też zadałem pytanie. Proste, konkretne pytanie. Pokazać Ci skrót? Proszę? Pokazać Ci skrót wyjścia stąd? To jest Kalinka. Proszę? Darek, proszę Cię. Spokojnie sobie rozmawiam z kolegą. Odejdź stąd. Rachunek postawić teraz? Ale ty mi będziesz rachunek wystawiać? Proszę? Ty mi będziesz rachunek wystawiać? Panu. Z panem się takie długo, przepraszam? Wstanę do ciebie i ci źle zrobię. To ale po prostu nie mogę. Coś ja chcę bardzo dobrze poruszyć. Mam zajebistą ochotę się wyładować i spuścić trochę pary. Stoisz mi kurwa na drodze, szczurze. Naprawdę? Za niski w uszach jesteś, żeby do mnie fikać. Rozumiem. Płyń. Daleko. Rozumiem. Podoba mi się konkretny z pana. Jest pan naprawdę konkretny, trzeba go uprzedzić. Konkret to zobaczysz tak szybko, że ci światło zgaśnie. To od razu widzę pana. W takim razie fakturka czy rachunek? Skierowanie na chirurgię? Proszę. Skierowanie na chirurgię może byś chciał? Nie, to bez sensu. Po co mamy się denerwować? Zejdź mi z oczu, bo cię sam stąd kurwa wyprowadzę. Rozumiem. W takim razie idę, biorę kasę fiskalną i wracam za chwileczkę. Do zobaczenia. Na twoim miejscu lepiej nie. Idzie, przepraszam tylko, bo za chwilkę może podbiec mój były. Ja bym cię bardzo prosiła, żebyś udawał, nie wiem, możemy się chwycić nawet za rękę, żeby on myślał, że jesteśmy razem tutaj, dobra? Dobra, ale poczekaj, bo mam dość zabawną sytuację, zadzwonię do ciebie później, dobra? Dobra. No, na razie. A jak zostanę w pierdol? Nie, na pewno nie. Nie, bo to jest taka wiesz, no ale nie jest do końca normalne i ja po prostu bardzo chcę się od niego uwolnić. Żeby w końcu dał mi spokój, wiesz? Więc jakbyśmy, nie wiem, mogli... Możemy kawkę zamówić jeszcze. Wiesz co? Nie, no spokojnie. Tu wiesz, razem sobie zjedliśmy lunchek, także on i tak już będzie myślał swoje, nie? Ja nie wiem, czy taka zadawana, wiesz, bo mnie to nie bawi już powoli. Bo mnie trochę, bo chcę spotkać się z taką sytuacją. No. O matko boska. Staram się. No kto ty? Kalinka? Kto to? Jak ty biedę zawód? Ja? Dobra. $3,000. Podziebaj. Po polsku? Po polsku. Kalinki nie było cały wieczór. $3,000. Byłeś z nią? Nie. O co chodzi? Panowie się czekają w aucie z tyłu. Ja nie wiem, o co chodzi. Ja tu piję sobie kawkę. Stępą jesteś, halo? Piję sobie, pijemy sobie kawkę. Kawkę pijesz? Ja ją poznaję, nie wiem. Niedawno poznaliśmy. A jej nie było całą dobę, tak? A ty niedawno ją poznałeś. Ty tysiące razy to słyszałem, wiesz co? Nie 3000. Widzę, że jesteś w porządku, wiesz? Ja ją załatwię. Darek, proszę Cię, daj spokój. $2,500. Nie wiem, o co chodzi. Tak? Ale przestań. A całą noc z Kalinką to kto spędził? Jaka Kalinka? O czym Ty mówisz? Proszę? Ja się uczyłem na egzamin całą noc. Słyszałem to nieraz. Słuchaj. Kalkulator mam, ściągi mam, pokażę. Słuchaj, nie, no, tam już koledzy czekają w aucie. Mówiłem co czekać, bo ściągi są. Mechanika tam. Słuchaj. $2,500. Całą noc Kalinki nie było. Rozumiesz, czym teraz się borykam? 2,5 tysiąca? To jest nienormalne. Byłeś u nas? Nie. Szwed? Jest największy dom? Mam. Jaki dom? O czym ty mówisz? Żadnego domu nie masz publicznego. Nie byłem w Szwed. Nie byłeś. Słuchaj. W takim razie jak to załatwiamy? Paragon? Paragon.
długo z Heliką jesteś? Co cię z nią łączy, pytam się. Proszę? Kawa. Jak kawa? Kawa. To już to tysiące razy słyszałem, to nie jest żadna kawa. To jest kawa, na głowie. Człowieku mi... Chodź, ty denerwujesz. Słuchaj, bo koledzy czekają w aucie. Jest pięciu byków, słuchaj. Jest 15. Gdzie? W aucie. To dobrze. A nie w jednym? Bardzo dobrze. To akurat możemy ich połączyć razem, nie? Może mają wspólne tematy. Może mają. Słuchaj, 2000 dolarów, jest ok. Dolar słabo. Proszę? Dolar słabo? Słuchaj, bo to są jaja po prostu. Ona zginęła na całą dobę. Byłeś z nią? Gdzie wy byliście w ogóle? Tutaj. Jak tutaj? U góry burger jest? Tutaj. Może na jakieś nowe miejsce czy coś, no? Pytaj tam, w zaplecie mają, nie wiem co tam jest. Darek, ale daj spokój, dlaczego ty wkręcasz ludzi, że ja jestem jakąś twoją prostytutką? Spotkaliśmy się parę razy. Jesteś Kalinka. Daj, odstań mi spokój, ja nie jestem żadną Kalinką. Kalinką jesteś. Przecież ty nie masz żadnego burdelu, o czym ty mówisz? Słuchaj, no 112, taki dulec dasz? Proszę? 112. Jak 112? Taki dulec dasz? 112? No. Nie wiem, ja w Szwecji mieszkam. A to tam też jest taki. Jest? No. Nie wiem, to nie zadzwoń, mam taki numer. Zadzwoń, powiedz, że podaj adres i jak przyjadę. Będziemy wtedy rozmawiać. Słuchaj, powiedz mi tylko jedno. 2000 dolarów. 112. To jest numer. Spędziłeś na całą noc? Zazwyczaj 112, więc powiedzmy ci to jedno. Całą noc spędziłeś z Kaniką? Nie, całą noc spędziłem na komisariacie. Co robiłeś? Nachlałem się. Widzę, na komisariacie 500 tak wyskosowali. 112 zadzwoń. Okej, okay. Powiem ci, jesteś w porządku, więc poczekaj. Fat odliczę. Za to, że byłeś na komisariacie 500, odliczę 1500 dolarów. Fat 23% to byłoby... 500 ci potrafi... 1000 coś by doszło, wiesz? Czyli z Kaliką jesteś 5 godzin. Nie. Jesteś. Wyszedłeś po pijaku na kacyku i sobie Kalinkę wydzwoniłeś, tak? Wiele wskazuje, że to musi... Też tak nie może być, chyba. Chciałbym się numer, stary, naprawdę. Proszę? Chciałbym się numer, ale niestety. Albo ty zadzwonisz 112, albo ja zadzwonię. Słuchaj, masz grasz wybór. Cicho ciemnego. Masz wybór. 5 godzin jesteś KGB tutaj z Kalinką. Stary. Proszę? Z KGB. Nie słyszę? Z KGB jestem. Z KGB? No. Słuchaj, ja dzwonię, naprawdę. Słuchaj, poczekaj chwileczkę. Nie. 1500 dolarów będzie okej. Okay. 112. I okay. Przybij piątkę i będzie kwita. 1500 dolarów pozwaliły. Nie przybiłam piątki. Dzwonię. Chciałabym pana zapytać, czy był was wspólny pomoc kobiecie podbiegającej na ulicę i proszącej o pomoc? Jakiś psychopata ją goni, bądź boi się. A jak pan to zrobił? Tak, jak to robiłem wiele razy. Akurat ja trenowałem wiele lat, sporty walki, teraz w swoich krajach pomagam z Janem się stąd. Aha, czyli od razu z grubej rory, zależy jaka, twarz. Słuchajcie, zależy jaka byłaby akcja, tak? Jeśli nie atakuje od razu, to trzeba bronić się. Jeżeli tylko na huki, no to rozmawiam z nim, tak? Bo najpierw uważam, że pierwszym poziomem to jest komunikacja, tak? Jeżeli komunikacja założy na poziomie słownym, no to trzeba użyć ręki wtedy, więc... Taka kropka na tej wtedy będzie. Rozumiem, to świetnie. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo.